To inwestycja, która już wpływa na bezpieczeństwo kolejowej podróży między Lublinem a Łukowem. W Lubartowie działa lokalne centrum sterowania. Właśnie w tym miejscu dyżurni sprawują służbę na ponad 100-kilometrowej linii. To w tym budynku od początku sierpnia nadzór nad ruchem pociągów na linii kolejowej Łuków-Lublin Północny sprawują dyżurni ruchu. Inwestycja znacznie poprawiła bezpieczeństwo. Całość urządzeń, która została zamontowana, steruje oprócz stacji, przystanków, również mają dyżurni ruchu podgląd na wszystkie przejazdy kategorii A, czyli obsługiwane przez tą obsługę. To jest 6 takich przejazdów. Lokalne centrum sterowania w Lubartowie sprawi, że natężenie ruchu pociągów na linii Łuków-Lublin Północny będzie mogło być znacznie większe. W tej chwili to około 20 składów na dobę, a liczba ta może wzrosnąć nawet do 60-70 pociągów w ciągu 24 godzin. Co z pewnością nas w przyszłości czeka, również ze względu na to, że w ostatnim czasie zostały zatwierdzone plany rządu dotyczące programu Kolej Plus i linia kolejowa numer 30 zostanie zelektryfikowana. Wkrótce zostanie podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Inwestycje kolejowe są niezwykle ważne dla samych Lubartowian i mieszkańców powiatu lubartowskiego. A lokalne centrum sterowania i elektryfikacja tej linii to nie wszystko. Będzie kładka wybudowana nad torami kolejowymi, co dla Lubartowian jest ogromnie ważne. Będziemy też projektować, projektujemy już, Starostwo Powiatowe projektuje rondo przed dworcem PKP. Będzie rewitalizacja nie tylko dworca, ale także parkingów. Więc proszę Państwa, cieszymy się z tego ogromnie. To jest dla nas bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia miasta. Spowoduje rozwój naszego miasta, poprawi bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców. To mam na myśli przede wszystkim budowę kładki. Łączny koszt inwestycji to około 4 770 000 zł.